Wybrałeś na jezioro i metodę na przeszkody. Zapraszam na relację z challenge'u BeFit24 Be Like Grześ. No zobaczymy, czy będę jak Grześ, czy może jak Matich. Jutro ja się przekonam? Nie, za dwa dni się przekonam, a wy się za chwilę przekonacie w dalszym ciągu tego filmu. A tu jestem nie bez przyczyny, bo tu jest mural, który właśnie kończymy malować. Ikonik i smog wawelski. Smog wawelski zbudowany z Wawelu i z Krakowa. I ten smog tutaj zajada krakersy, paluszki i różne inne takie. No i zobaczymy, jaki los go spotka, jak się dużo tego nażre. Czy taki los jak tego poprzedniego smoka z legendy? No w każdym razie, Wisła jest blisko. Wisła w Krakowie zamarza dopiero przy minus 20 stopniach i to po 3 tygodniach. Zobaczymy. Pies Tomka ostatnio chciał się w niej schodzić, skoczył, ale już wyjść nie mógł. I tam byśmy pomagali mu wyjść. Na razie wszystko jest ok, nie świeci w nocy, przeżył. Drugi ogon mu nie wyrósł, no a może smokowi wyrośnie druga i trzecia głowa i będzie odwrotnie niż w legendzie. Ale właśnie, jeżeli chodzi o Tomka, który organizował to wszystko tutaj, za co mu wielkie dzięki, i dla Konrada, który pomagał tutaj też razem, żeśmy malowali. O co chodzi z Tomkiem? Ponieważ on organizuje Extreme Jam od lat, chyba kilkunastu w tym momencie, i w ramach tego Extreme Jam w tym roku w Myślenicach będzie nowe zawody serii Ninja Track. Ninja właśnie tam też zawita. Już to jest przygotowywane, więc trzymajcie oko i ucho na pulsie. Tak samo też Bullet Run polecam obserwować, bo właśnie tam Bullet Run też będzie organizował swoje zawody ninja. Więc to tak, aby płynnie przejść do przeszkód. Więc zapraszam na relację z tego treningu w BeFit24 i mojego podejścia do challenge'u Be Like Grześ. Au! Było pusto, a jest tak, patrzcie co tutaj jest. Więc zapraszam na relację z pierwszym swojego razu tutaj. I przede wszystkim challenge'u Be Like Grześ. To jest ten tort. Najpierw się trzeba przebrać. Byłem niestosownie ubrany. Przebrałem się. Koszulka w prezencie od szefa tego przybytku, od Łukasza. Także dzielki wielkie. Na czym polega ten challenge? Tu jest start. Są 4 makibary. I z tych 4 makibarów trzeba iść. Taki ring slider, arm rings to było na ninja, tylko tam były pokrzywione, to są proste. Później pole grasper, czyli takie właśnie jak spacer hydraulika to było po tym ninja. I jakieś tych rur mamy tutaj 7, więc całkiem trochę jest. I następnie podwieszona drabinka, bo jaka jest trudność, nie jest w linii. Tutaj będzie rzeczywiście trudniej, żeby płynnie na nią przejść. I ostatnia jest taka, że mamy takich drążków, 6 tutaj tych drążków jest. No i tutaj mam pewien plan, zobaczymy, czy będę w stanie ten plan zrealizować. No jak się tak na oko patrzę, to myślę, że tak, bo chcę się skupić na tym, żeby przejść technicznie. No ja nie jestem szybki, więc techniką może coś nadrobię. Teoria się troszkę z praktyką rozjeżdża tutaj. Na tych drążkach to jednak dość daleko jest, no tak na co dwa, zobaczymy, ale wygląda na to, że bardzo trudno będzie. Siądąc z tej drabinki, tu trzeba być na prawo, na lewo, no, tak. Żeby w linii złapać się tak, nie? I dalej iść też. No dzięki, no zobaczymy, ale jeden... Tu jest kręt, wiesz, prawo, tu jest, no. To jest trudno, ale to za chwilę. Na razie się rozpracuję tutaj, dzięki. To jeszcze wskazówka od Łukasza, nie do końca było w linii. Ale no co dwa, jest do zrobienia. No na granicy, ale do zrobienia. No ale jestem na granicy. Dar, na głowę trzeba uważać, ale da radę. Pierwszy fragment przetestowany. Kolejny trudny fragment. Przejście z pól Kaspera na tą podwieszoną drobinkę. No i właśnie tu jest bardzo nie w linii, więc jak zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało, to przejść te pierwsze dwie ruchy, no i płynnie na tą drobinkę. Tam już ręce obliczone jak w linii, żeby wypadło dobrze na te trapezki.
wygląda w miarę spokojnie. Da się to drobinkę iść z 4, jednak jest już mocno, duży ruch się robi, taki nawijający skórę, więc no może w ostatniej próbie zaryzykuję. No i zobaczymy, takie przejście na razie będzie rozpoznanie walką. Nie w linii. Dobra. O, ale plan niewykonany. To jest wykonany tak w 70%. Pierwsza próba tyle. Nie wiem jaki był czas, ważne, że zaliczony. Kilka rzeczy do poprawienia. 50 sekund. 50 sekund człowiekowi to się wydaje, że szybko idzie, a potem na filmie to powolutku sobie dłubię. No to jest 49 sekund dokładnie. 49 sekund do poprawienia. Drugie podejście. Myślę, że zrobię max 2 jeszcze. Może 3 w sumie, żeby były max 4. No bo jeszcze tu jest kilka naprawdę świetnych zabawek, na których można się pobawić. Także lecę drugi raz. 49 sekund do poprawki. No było dużo lepiej. Ale ten co 2. Ledwo, no i poprawiałem i nie weszło do końca co 2, ale do zrobienia. Zobaczymy teraz jaki czas. Na pewno lepszy potem Polgrasper. Polgrasper i slider poszły szybciej. W tym drugim przejściu było chyba 9 albo może 10 sekund lepiej. Zobaczymy jak będzie w kolejnym. To jest ostatnie albo przedostatnie. To już tak oficjalnie mierzone, ale postaram się tym nie przejmować. To gdzieś tam ten czas z tyłu głowy. Ważne, żeby... No te drożdże ostatnio jakby przejść to 2, to byłoby naprawdę super. Nie? Poprzednim już sięgnąłem, więc wiadomo, że w challenge'u jest trudniej niż na teście, ale to jest do zrobienia. No ale fajny pomysł. A jeszcze drugi jeden. No bo tu jakbym... Wydaje mi się, że tutaj wchodzę źle. Ale dobrze wybroniłeś. Poszedłeś na blok, na biceps i tak. Tak, no bo już wiedziałem, że tu nie dojdę. Ale nie będziesz miał siły, żeby całe przejść na bloku? Na biceps. Będę miał, ale wiesz, to większą miałbym satysfakcję, jakbym zrobił co 2, niż zrobił lepszy czas. No, na blisko. Tutaj trzeba zrobić to jakby płynnie, nie? Żeby spieszyć się, ale jednocześnie nie za szybko, bo cię to właśnie wybije. No da się przejść. Da się, no będzie za chwilę. Dobra, no dzięki, zobaczymy. Dobra, będzie 5 minut, tam nie wiem, 4-5 minut odpoczynku, pełna degeneracja, no i jest, urwany kolejne kilka sekund. No piszę się tutaj. Oficjalnie. Dawaj. Co? Ile tam machnąłeś? Jeżero, ile ja machnąłem? 35,2 machnąłem. O! Brawo. Ładnie. 35,2. Plan wykonałem tak powiedzmy w 85%. Jakby tak sobie to potrenować, to myślę, że... 29-30 sekund w moim przypadku byłoby realne. Także tak to wyglądało oficjalnie. Jestem na... liście i będę czekać na następny challenge, który będzie pewnie w czerwcu. Tu już trwa demontaż tego fajnego toru właśnie. Jaro zrobił rekord, to ściągamy ten tor. Tak, zrobiłem rekord, wszyscy są pobici, oni wszyscy ci, co tam się ścigali, to po drugie miejsce. Ja byłem tu po pierwsze, ale ja specjalnie nie pokazałem jeszcze pewnych możliwości, żeby mieli nadzieję. Będzie kropka na D, jeszcze będzie. Także kończę. No niestety ten trening był już, no jeszcze bym coś porobił, ale no ręce już tam... Siana zaliczona, challenge zaliczony, kilka nowych przeszkód też. No więc dzięki tutaj Łukaszowi za możliwość.
Dzięki za koszulkę. No i tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego. Teraz odpowiedź na najczęściej zadawane pytanie. A ile to panu zajęło? Ponad 20 lat doświadczenia. Amen.